Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jesteśmy na serwerze kidowice.pl i dzisiaj zagramy sobie na naszym kochanym One Bloku, ale dzisiaj będzie wyjątkowy odcinek, ponieważ będziemy mieli gościa. Gościa, który będzie może i na stałe w tej serii, może nie, to się wszystko okaże. Zobaczymy, co dzisiaj moja siostra powie na moje zaproszenie, ponieważ chciałbym zaprosić ją na moją wyspę, żeby mogła razem ze mną sobie na niej grać. Żeby ona mogła sobie tam zbudować jakiś domek i tak dalej, żebyśmy mieli, wiecie, wspólne wyspę, bo ja póki co, patrzcie, jak wejdziemy sobie na istopka, to moja wyspa jest na miejscu piątym? A tak, na piątym, na miejscu piątym. I jak widzicie, w członkostwie jestem tylko i wyłącznie ja. A wyspy, które są wyżej ode mnie, na przykład tutaj, prawda, członkostwo Polarni, ma na przykład trzech graczy. Dave ma, prawda, no Dave też jest sam, ale tu patrzcie ile jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem graczy. I na wyspie, która jest numerem jeden, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Każda wyspa ma wielu graczy, dzięki czemu szybciej się rozbudowują. Na przykład mogę wam to pokazać. Weźmy sobie, wpiszmy is visit i... Pierwsza jest od Gabrysia. Więc idziemy sobie na tą wyspę i zobaczmy, jak to wygląda. Patrzcie, co tu się u nich wyprawia. Patrzcie, co tu się wyprawia. Tomiasz Gaming normalnie. Tu patrzcie, co oni już mają. No przecież ta wyspa się rozwija naprawdę w niesamowicie szybkim tempie. Patrzcie, ile oni mają netherite'ów. To jest niepoważne, ile oni tego mają. Patrzcie, już mnie wyhaczyli. Dupix Polska. Myślę, że piszę, że tam pisze dupa, nieważne. W każdym razie widzicie, mają tutaj bardzo wiele skinów, no więc. No wyspa rozbudowuje się w bardzo, bardzo szybkim tempie. A moja niestety wygląda tak, więc no tak średnio, nie za bardzo idzie to rozbudowywanie. No i mam nadzieję, że moja siostra mi w tym jakoś pomoże i że jakoś to rozwinę tak, żeby to, wiadomo, wyglądało po prostu lepiej. Więc lecę się jej spytać, czy chciałaby ze mną tutaj podziałać i mam nadzieję, że tak, dodamy ją na wyspę. No i może zbudujemy dzisiaj, a, jakiś domek może zbudujemy czy coś takiego. Halo siostra, witam, dzień dobry! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Słuchaj, jest sprawa, ale żeby, patrz, musimy siąść sobie tutaj na tym dywaniku, tu sobie wpisujesz, prawda, leżenie i sobie można normalnie legnąć na dywaniku. Wszyscy stoją tu, dobra, no wiem, widzę, jest straszny młyn. Wbijajcie, widzowie, na kidowice, żeby był taki jeszcze większy młyn. W każdym razie, Tosia, słuchaj, jest sprawa, ponieważ jesteśmy w tym momencie na trybie one block, czyli mamy tutaj swoje one bloki, mamy swoje wyspy, na których można się rozbudowywać i tak dalej. Pytanie, czy ty masz swoją wyspę? Nie, nie mam. Otóż niestety. To, a chyba fajnie by było mieć jakąś wyspę, co? No to ja ci proponuję dodanie cię do mojej wyspy. Ja powiem tak, ja idę na moją wyspę. Teleportuję cię tutaj, żebyś mogła zobaczyć, jak to wszystko wygląda. A nie będę mógł cię chyba teleportnąć, bo ja musiałbym od... No, dobra, chyba nie. Dobra, zróbmy to, widzowie. Is open. Open. Otwieramy wyspę w tym momencie i robimy TP here Tosia. Okej, dobra, przeteleportowałem cię. Wyspa jest otwarta, w każdej chwili ktoś tutaj może wejść. Ale jak widzisz, tak wygląda moja wyspa. Mam tutaj raz, dwa, trzy, cztery beacony plus przygotowane już pod piątego. Mamy tutaj, prawda, niewolników Dave'ów, którzy pracują dla mnie i kopią mi tutaj te bloki. Mam nadzieję, że wszystko tutaj idzie, pracują. Czemu ten nie kopie? Halo? Halo, Gigacza, dlaczego? Dlaczego on nie kopie? Co tu się stało? Dlaczego on nie chce kopać? Zdrowie minionka jest. Nazwa ten, tu. No wszystko powinno być git. Halo, dlaczego ten nie kopie? Dobra, no w każdym razie powinno to kopać i wtedy to się powinno rozwijać. No, tym się zajmiemy zaraz. W każdym razie chciałem się na tą wyspę dodać. No mało, dlatego potrzebuję wsparcia tutaj na tej wyspie, bo inne wyspy takie, wiesz, mocne to mają, że tak powiem, że to nieźle rozbudowane, a ja, o, już się zaczyna, już przyszedł jakiś Michał. Przyszedł jakiś Michał nam na wyspę. No dzień dobry, no dzień dobry. No, więc w takim razie ja w tym momencie zapraszam cię na wyspę. Zaproś Tosia. Dobra, wysłałem ci zaproszenie. Na czacie ci się właśnie wyświetliło i powinnaś tam w to kliknąć. Jak dobrze wiem, to tam powinnaś mieć dołącz, czy jakoś tak. Masz? Poczekaj. Na czacie. Właśnie. Poczekaj. Albo nie, albo napisz is akceptuj, czy coś takiego. Czekaj, jak to się robi. Ukośnik, dobra, is, wiem, spacja, wiem, akceptuj, wiem, no. Wiem. O, patrz, źle tu ludzi przyszło. Co jest grane? Jakiś krokodylek. Is, no, spacja, akceptuj. Nie, nam musisz napisać is, albo dołącz. Is, o, dołącz. Zrób coś takiego. Is, dołącz? No, tylko bez polskich znaków. Dolacz musisz napisać. Dolacz, dobra. Wszystko pod kontrolą. Dobra, i uwaga, czy ty jesteś w tym momencie już na tej wyspie? Dołączyłaś? Błąd? No jak możliwe, że dołącz Szczypson tam dopisz później. Aha, is, dobra. Dołącz. I chyba Szczypson musisz dopisać, coś mi się tak wydaje. Albo tostowy półwysep musisz napisać. Może musisz napisać tostowy półwysep. Ale dobra, napisz na razie i dołącz Szczypson, no. Dobra, Tosia, jesteś już na mojej wyspie. Zleciało się tu strasznie dużo ludzi, więc w tym momencie robimy is, close. I uwaga, pyk!
Znikli, a ty też znikłaś. Ej, co jest, gra? Dlaczego ty też znikłaś? Nie! Ej, dlaczego? Czekaj, wpisz jeszcze raz is i spróbuj tutaj dołączyć. Dobra, udało nam się wszystko naprawić, już moja siostra może wbić. To była kwestia po prostu ustawienia uprawnień wyspy, że po prostu tylko ja mogłem na niej być, nawet jeżeli ktoś był członkiem. Dobra, słuchaj, musimy tutaj załatwić pewną bardzo ważną rzecz na start, zwierzątka. Ponieważ... Nie, zwierzątka nie są bardzo, nie są ważne. Ważną rzecz musimy załatwić taką, że każda osoba, która dołącza na moją wyspę, która jest członkiem, dostaje ode mnie prezent. I tym prezentem ode mnie dla ciebie jest 10 mystery boxów, które musisz w tym momencie otworzyć. Te mystery boxy sprawią, że może nasza wartość wyspy podniesie się do góry. Czekaj, zanim je otworzysz, ja muszę sobie odpalić chat settings. Uwaga, odpalmy sobie tutaj, żebym widział, co ty tam uda ci się wydropić. Dobra, możesz otwierać te mystery boxy, zobaczymy, co ci wypadnie z tego. Tak po prostu. Dobra, mystery box pierwsze, slime spawner dostałaś. Dobra, Gitu, odkładaj do tej skrzynki rzeczy, które zdobędziesz. Bo to jest taka skrzynka na te wszystkie cenne itemy po prostu. Dobra, drugie co? To dostałaś minionek zbieracz. Okej, minionek zbieracz, może się przydać. Mamy tu już trochę tych minionków, ale git. Dobra, otwieraj dalej. Dobra, kolejne. Uwaga, kolejny minionek sprzedawca tym razem. Dobra, odłóż też tutaj, niech to jest wszystko tutaj w tym miejscu, bo to żebyśmy widzieli, co jest. Dobra, mamy minionek sprzedawca, mamy tych trochę, mamy dwa zbieracz i dwóch sprzedawców, więc ciekawe. Dobra, kolejne, otwórz. Bitcoin. Dobra, bardzo dobrze, chodź tu. Tu już jest wszystko gotowe, stawiamy tego bikona w tym miejscu, a ja szybko krówka. No wiem, to jest normalne, że one tu są. Dobra, czekaj, ja muszę zdobyć diamenty, dobra, tu mam diamenty, ustawimy coś. Dobra, mamy kolejnego bikona, okej. Dobra, wchodzimy w tego bikona i teraz tutaj nie mamy jeszcze ustawionego chyba... czego my tu nie mamy ustawionego? Chyba nie mamy ustawionej... Tego nie jest na pewno. Tego nie mamy ustawionego, więc ustawmy to, żeby na każdym było coś innego po prostu. I uwaga, dostaliśmy kolejną tarczę tym razem, dobra, czyli mamy już naprawdę bardzo fajne ulepszenia na wyspie. Jesteśmy naprawdę mega mocni. Dobra, ile ci zostało tych mystery boxów? 3, bo już 7 mam utworzone. Okej, no to co dostałaś? A, siekierę, bardzo dobrze, ja też mam tą siekierę, szybcior, bardzo dobrze. Dobra, dawaj kolejną, otwieramy wszystkie mystery boxy, żebyś po prostu już miała. Dobra, uwaga. Kolejne, co otworzyłaś? Otworzyłaś dwa, dostałaś 2 miliardy i kolejnego bikona. Dobra, git, bardzo dobrze. Dobra, czekaj, to robimy tak. Sklep, dobra, musiałem się zastanowić, co ja chcę. No, robimy tak i robimy tak. I jeszcze raz, dobra, git, kupiłem to. Okej, i teraz chodź tutaj i robimy tak. Tu baryl. Ej, co jest grane? Aha, to się tutaj schowało do tego. Dobra, to czekaj, musimy. Jeszcze nie bikona, musimy zbudować taki jakby posągi na to. Zrobimy tak, że czekaj, zróbmy is. Ja muszę sprawdzić, czy my jesteśmy w stanie jesteśmy na pewno tą wyspę powiększyć. Ulepszenie wyspy, dobra, uwaga, tu. Wielkość bariery. Kosztuje nas to 100 milionów. Dobra, kupujemy to. Kupiłem to, powiększyłem naszą wyspę w tym momencie. Dobra, jest git. I teraz wiesz, co musimy zrobić? Musimy tutaj powiększyć w tą stronę, więc potrzebujemy dirta w pierwszej kolejności, żeby po prostu zrobić taką linię tych bikonów, wiesz? Po prostu masz na tym kość? Mi zależy. Kość? Nie wiem, sprawdź po skrzynkach, gdzieś tutaj powinna być jakaś kość. Dobra, biorę sobie tego dirta i szybko tutaj zrobimy tylko taką przestrzeń szybką. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dobra, na tyle zrobimy. I teraz to będzie trzeba w środku wypełnić. Nie wiem, czy mi starczy tego dirta. Ja wiesz, że ja mam jeszcze jednego? Bikona? Nie, Mr. Boxa. A, no dobra, no to git. No to sobie otwórz go teraz, zobaczymy, co z niego dostaniesz. Dostałaś minionek sprzedawca, nie, najgorzej. Dobra, te minionki nie są nam potrzebne. A co to w ogóle? Wiesz co, ten minionek sprzedawca po prostu sprzedaje itemy. Nie do końca wiem, jak on działa, nigdy go nie używałem, więc musimy się dowiedzieć tak naprawdę, jak go ustawić i to wszystko. Ale tego, co ci teraz nie powiem, bo teraz nie wiem totalnie. Ustawiłam to niechcący. No może, no dobra, no to git, to da się go, jak go klikniesz, to on się rozwali i dostaniesz sporo tego. Więc git. No, ale czekaj, bo tutaj robię nam przestrzeń na kolejnego bikona, żebyśmy mogli go tutaj postawić. Może wybudujemy też jakiś domek, bo ile ty masz pieniędzy? Na prawo masz taki panel, nie? I tam masz na samego już napisane monety. Ile masz monet? Monet? Tak, monet. 10 miliardów. Okej, dobra, no to masz połowę tego, co ja mam też, więc git. Nie baryłka, dobra, tak. A to zróbmy może coś takiego, że najpierw dajmy tutaj te baryłki, a i tak to muszę pokupować. Sklep, tu, pyk. Ale co to jeszcze musimy zbudować? Musimy teraz zrobić taką piramidkę pod tego bikona. Dobra, i tu i tu, dobra, i teraz baryłki wyłączamy i robimy okej, tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okej, lecimy w tą stronę. Szybko tu, dobra. I
i tutaj. Zrobię to szybko i zaraz postawimy kolejnego beacona. Nasza wartość wyspy się bardzo podniesie. W tym momencie to jest 625 milionów. Tyle jest warta nasza wyspa, więc to jest naprawdę bardzo dobry wynik. I po prostu teraz trzeba zrobić coś, żeby to podnieść. A te beacony bardzo podnoszą. Te beacony są w sumie najważniejsze, więc to, że ci on dropnął, to jest bardzo dobrze. Szkoda, że tylko jeden ci dropnął. Nie, dwa ci dropnął. Nie, dwa. No to git, A to z 10 mystery boxów to jest dobry wynik. To jest bardzo dobry wynik, że ci tyle dropło. O, kończą mi się te netherite'y. Dobra, jeszcze muszę dokupić. O nie, baryłka. Nie, sklep, tu, dobra, mamy jeszcze stack, dobra, i to już mi powinno starczyć do końca na spokojnie, dobra, robimy tu, i ostatnie piętro, dobra, i stawiaj beacona, na środku, fila. Dobra, na którą i odkładam, o, tak, dokładnie, fila, na którą wszyscy czekali, dobra, odkładam, o nie, bo teraz nie mam baryłek, dobra, jest postawiony, super fajnie, wpiszmy baryłka, odłóżmy sobie to tutaj, dobra, git, okej, czyli mamy w tym momencie kolejnego beacona i wartość naszej wyspy jest 7, dobra, ej, czy my, dobra, uwaga, i topka. Zobacz sobie na topkę. Jesteśmy w tym momencie na trzecim miejscu. Przegoniliśmy Dave'a o niewiele. Przegoniliśmy Dave'a o jakieś 600 tysięcy, więc to jest naprawdę niewiele, ale jesteśmy do przodu, więc to jest bardzo dobry wynik. Myślałam, że wiesz, że Dave ma jeszcze lepiej jakoś. No, to jest bardzo dobrze. To, co my mamy, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. Tylko po prostu tutaj na przykład osoby, które są na pierwszym miejscu, to ja ci powiem, ile do nich nam brakuje. Oni mają 3,3 miliarda. Podczas gdy my mamy 750 milionów. Czyli oni mają, my nie mamy nawet jednej trzeciej tego, co oni mają. Mamy z jakąś 1/4. No więc kurczę, jest lipa. Jest lipa. Ale wiesz, to się zrobi na spokojnie. No, tylko trzeba będzie troszkę tych mystery boxów otworzyć, ale dobra. Zajmiemy się dzisiaj na razie może czymś innym. Zbudujmy po prostu jakiś domek, bo jak widzisz, mój magazyn tutaj no jest dosyć średni, a przydałoby się mieć coś więcej. Więc uwaga, już ci instruuję, jak to wygląda. Zrób tak, wpisz sobie ukośnik sklep. I enter kliknij. I tam masz takie, tak. I tam otwiera ci się taki panel, na którym masz różne rzeczy do kupienia. Masz bloki, masz tam coś z netheru, możesz kupić i tak dalej. Wybierasz, po prostu sobie chodzisz po tym panelu, nie? I teraz załóżmy, że klikniesz sobie w te bloki, nie? Masz to? Poczekaj, bo mam sklep, tak? I tak, bloki? No, bloki. Bloki. I teraz tutaj masz do wyboru coś. Na przykład załóżmy, że chcesz mieć drewno. Tam masz ten, to po prawej stronie na dole, nie? Klikasz sobie w to drewno, po prawej stronie, jak ci to wyskoczy, masz do wyboru. Czy chcesz 1, czy chcesz 10, czy chcesz 64 kupić, nie? I klikasz sobie 64 i klikasz sobie potwierdź. To zielone. I w ten sposób ci się to kupi. A to teraz mam kupić? Kup, bo masz tyle siana, że w ogóle nie patrz na to. Kupuj ile wlezie, bo to nigdy tego nie wydamy chyba, wiesz? Ciężko będzie. Okej. Kupiłaś? Mam chyba, mam. Pokaż, ale masz mam... to... No, powinnaś mieć. Jeszcze raz. Sklep. Jeszcze. Bloki. Słuchaj, co mam, ja mówię. Dobrze, mam bloki. Bloki. Mam. Klikasz sobie w to drewno. No. I masz po prawej stronie do wyboru, masz trzy zielone takie kwadraciki. Klikasz 64. No. I teraz na dole klikasz potwierdź. Tak, potwierdź. I ci się kupuje. Dobra, masz? Mam. Dobra, no to budujemy w takim razie, okej. Okay. Tu jest start, tu jest pierwsze to wejście. Ja proponuję zrobić tak, czekaj, ja tu gdzieś miałem łopatę, dobra, mam. Zróbmy sobie ścieżki takie, żeby coś tutaj było po tym. Tu robimy sobie ścieżkę w tą stronę. I ja proponuję tutaj, w tym miejscu, zacząć budować dom. Tutaj. Więc zróbmy po prostu jakiś taki... Ej, co jest grane? Nie mogę postawić. Aha, bo pies mi chyba przeszkadza. Dobra, przeszkadzał mi pies. Dobra, stawiamy jakieś filary. A będzie akcent niebieskiego i różowego? Na pewno, to możemy zrobić, bo po prostu będziemy będziemy mieli jakieś tutaj na pewno, no bloki sobie kupimy, nie? Jak chcesz tam po prostu. Więc, więc na pewno możemy zrobić taki akcent. Z tym, że chciałbym zrobić na razie taki zwykłe filary, żeby zrobić jakiś taki jakby, taki lekki, no taki jakiś domek po prostu. Tu trzy, robię filary co trzy po prostu na razie. Trzeba po prostu jakiś system na to znaleźć, jakiś sposób po prostu na te rzeczy. Dobra, zrobimy tak, weźmy to i potrzebujemy w sklepie, kupimy jeszcze stone bricki. Dobra, tu mamy, okej. Okay. Dobra, i stawiamy, rób to, co ja robię po prostu, takie coś. Mam też kupić? Na razie. Albo nie, dobra, czekaj, na razie nie, bo ja to zrobię. Ty możesz coś kombinować innego już, jak masz jakiś pomysł. Możesz, o, wiem co rób. Czekaj, bo tu zrobimy coś takiego. Zrobię sobie crafting szybko, postawię go tutaj i robimy schody. I zróbmy tych schodów tak tyle, okej. Okay. I teraz stawimy tu schody, tu blok jeden, drugie schody.
okej? I teraz słuchaj, zrób coś takiego, kup, czekaj, ja ci powiem, czy to jest do kupienia w ogóle, czy to się da tak kupić, bloki, następna strona, nie da się kupić. Dobra, musisz kupować drewno i zrobić pół płytki drewniane. W sklep. Tak, tak, musisz zrobić tutaj, tu kupujesz drewno i robisz takie pół płytki i stawiasz je po prostu tutaj na tej wysokości. Kupić tak jeszcze jak... 61 wystarczy. No na razie sobie zrób tyle, później sobie, że dokupisz, nie? Dobra. Dobra, robię tutaj te krawędzie. Deski. Tak. Dobra, tu. Tu zrobimy w ten sposób. Albo nie zrobimy w ten sposób. Coś innego zrobimy. Mam lepszy pomysł. Dobra, bierzemy to i po prostu tutaj robisz całą tą podłogę, okay. Tak jak. Żeby po prostu czyli była na tej. Deski. No. Aha, dobra, czyli. No zamieniasz w deski, a później w pół bloki. Okej, okay, dobra, rozumiem. Dobra, tu. I teraz tu trzeba odkręcić w tą stronę i tu trzeba znowu zrobić 3. No i tu nam brakuje, więc będzie trzeba zrobić tak, okej, coś takiego. Dobra, to nam spadnie na dół, trudno. Raz, dwa, trzy. Dobra, mamy to i teraz tu. Tak. I będziemy mieli fajnie tu zrobione, dobra, no to będzie git. Ja czuję, że to będzie potężne. Dobra, musimy tu zrobić naprawdę bardzo fajny domek, bo tu ludzie takie rzeczy budują, że trzeba, że tak powiem, im jakoś dorównać tutaj w tych budowlach. Dobra, tak i z drugiej strony dokładnie to samo trzeba zrobić, czyli raz, dwa, trzy, tu, raz, dobra, dwa, trzy, pyk, trochę. pyk, i robimy tu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, postawmy jeden tu, pyk, dobra. Na szczęście nie trzeba tu przywiązywać takiej wagi do bloków, mogę sobie poświęcić tego bloka, bo nie są to drogie rzeczy, a my i tak mamy tyle pieniędzy, że tego nie jesteśmy w stanie w ogóle wydać. Dobra, i robimy tak, i teraz zróbmy coś takiego. O, mam pomysł. Teraz pójdziemy tutaj w ten sposób, po krawędzi, bo weźmiemy sobie zaraz siekierę i teraz będziemy to skurować. Pyk, i w ten sposób będziemy mieli bardzo fajny design w środku tego. Tu i z zewnątrz to będzie fajnie wyglądało. Spoko to wygląda. I musimy zrobić schody jeszcze. Schody, pyk. No to freestyle robię teraz, zobaczymy co z tego będzie. Dobra, coś takiego. No, brakło mi schodów, okej. Okay. Zróbmy sobie ich więcej po prostu. Tyle, dobra, okej, okay, mamy to. Tu. Okej, okay, fajnie. To mamy i teraz tutaj, albo nie, dobra, muszę rozwalić to. I zrobić, zrobić jeszcze to inaczej. Weźmy te schody. Tu, dobra, okej. Okay. I teraz pytanie, czy to będzie dobrze wyglądało? Muszę to sprawdzić, uwaga. Robimy coś takiego, widzowie. Czy to ma być tu w ten sposób, czy ma być w ten sposób? Bo jeżeli... Jak to by wyglądało? Pokaż, w ten sposób ja chyba lepiej. Zobaczyć. Nie, dobra, to poprawię chyba lepiej. No, tak. No, dobra. No. Ej, tu może dać jakieś kwiatuszki? Tak, może... No właśnie tak też pomyślałem, że tak pewnie zrobimy. Dobra, więc zróbmy to w ten sposób. Dookoła. I z drugiej strony to samo, tylko tu nie mamy oskurowanych. Więc będzie trzeba to porobić. O, trzeba tak szybko klikać. Dobra, udało mi się w miarę jakoś. Dobra, i teraz skurujemy. Dobra, mamy tu. Okej. Okay. Jest git. Dobra, i teraz w tym miejscu, tutaj już widzę, że jest błąd jeden jeszcze. To trzeba rozwalić i zrobić tu. Dwa, ojoj, trzy. Ojoj, spadłam z twojej wyspy, ale tu coś? A dużo miałaś? A nie, dobra. Ale co? A ty możesz latać. Mogę latać? No. Tak? No, musisz pisać se fly. Nie. A straciłaś itemy? Nie. A, okej, okay. No to czyli jak spadasz, to nie tracisz temu, no to git. Ale i tak, wpisz sobie ukośnik fly y i będziesz miała flya. Dobra, robimy tu i robimy tu. No i na bogato, ja teraz mogę żyć. Dobra, sklep, tu. Bierzemy sobie bloki, kolejne drewno. Wsuń się krówka, dobra, tak. I tutaj w tym miejscu trzeba teraz zrobić wejście takie jakby, czyli weźmiemy sobie, o nie, za dużo tego rozwaliłem, nie tak to miało wyglądać. Tu i teraz tu będzie tak. Ej, tak, mam pytanie. Tak. No. Ja, jakbyś miał wybrać jakąś moc, jaka by no. to była? Super moc w życiu, jakbym miał, musiał wybrać? No. Teleportacja. To by było git. Ja bym chciała latać. Słuchaj, ja bym się czuł jak po prostu, tak.
Ja bym chciał się teleportować, wtedy mógłbym uciec, jakbym gdzieś chciał uciec, to bym uciekł, a jakbym nie chciał, a jakby mi zależało na czasie, to też bym szybciej się gdzieś przedostał. Dobra, no to też tu mamy wejście, no, nie wiem, czy to wygląda jakoś wybitnie, tutaj co zrobiłem teraz, ale zróbmy takie schodki jeszcze, coś takiego i tu będziemy mieli wejście do tej chaty naszej. No chyba git, tak mi się wydaje. Jest, tylko pies tu prawie utknie zaraz. I teraz tu trzeba zrobić... Dobra, muszę to zaprojektować jakoś. Ej, nie, tak. Spoko jest. Spoko, mi się podoba. No jest fajne, ale musi to dobrze się kończyć. Dobra, zróbmy tu i teraz będzie trzeba robić takie łączenie chyba. Coś w tym stylu. I teraz, żeby to miało sens, to tu i tutaj za każdym razem pyk. Dobra, coś takiego i teraz to trzeba skurować jeszcze. No i tu będzie okno. Dobra, czy to dobrze wygląda? Uwaga, czy ten design pasuje? Ile prawdy? No kurczę, no taka, wyjdzie nam z tego taka stodoła, ale myślę, że to możemy potraktować po prostu jako magazyn, tak mi się wydaje. No. To niech to jest po prostu nasz magazyn, w którym zrobimy sobie skrzynki. No i tyle, i po prostu to będzie jakaś taka chawirka na start. No zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie. Jakieś drzwi trzeba jeszcze zabrać. No, to drzwi to najmniejszy problem, ale... Dobra, tu, połączmy z tym, okej, okay, raz, dwa, trzy. O nie, nie wyskoczę na to. Dobra, tu. I jeszcze tak, okej. Okay. Teraz to rozwalmy. Te krowy przeszkadzają mi. Wyjdźcie z tego naszego domu. Wyjdź. Dobra, zabiłem ją. Nie chciałem tak zrobić, no ale trudno. Dobra, stawiamy tu blok i tu. Brakło mi tego. Okej, okay. Tych, jak to się nazywa? Drewna. Dobra, tu i teraz... robimy takie coś i zaraz to będziemy sobie skurować. Nie, no podoba mi się to, podoba mi się naprawdę ta nasza wyspa, może to wyjść jakoś fajnie, no solidnie. To jest dobre słowo, dobrze opisujące tą sytuację. Tylko trzeba jeszcze z drugiej strony to zamurować jakby, a ciężko teraz to zrobić, bo tam jest przepaść i potrzebujemy dirta, więc będzie trzeba też pokopać trochę. Ale tu dziurę zrobimy, okej. Okay. I teraz tutaj trzeba będzie robić dziury, pyk. Jedna, o nie, tu musi być dziura. Tu, a tu nie, dobra, tak. Teraz tutaj, tu. I tutaj raz, i tutaj. Dobrze to zrobiłem? Ej, dobra, nie wiem szczerze, czy to dobrze zrobiłem te dziury, zaraz to zobaczymy z zewnątrz. Uwaga. Dobrze zrobiłem, git, mamy w odpowiednim miejscu wszystko. Więc elegancko, tu jeszcze musi być tylko pyk, okej. Okay. Mamy to zrobione, no i świetnie. Tylko widziałem, tutaj jest jeden taki problem, uwaga, to jest ten problem. Uwaga, tu muszę się przedostać. W tym miejscu to jest... O, to powinno być tak pionowo, o, git. No i fajnie. Dobra, mamy to zrobione, z drugiej strony trzeba zrobić dokładnie to samo. Dobrze widzowie, jesteśmy na takim etapie. Tak to póki co wygląda, mamy... O, tu jeszcze stoją bloki, dobra. Mamy coś takiego, no i mamy zrobione prawie, że drugie piętro. Ponieważ wygląda to, czekajcie, ja mogę sobie włączyć flya. Dobra, włączmy sobie flya. Tak. Solidnie i fajnie. Fajnie to wygląda, teraz trzeba będzie zrobić po prostu dach i tutaj, no i zrobić jakieś piętro będzie też można zrobić na górze, więc to będzie naprawdę ogromny magazyn, gdzie będziemy mogli ogromne rzeczy chować. Zobaczymy jeszcze, do czego to będzie dokładnie służyć, ale jest to pierwszy budynek, który powstaje na tej wyspie i na pewno nie ostatni, bo będzie trzeba to po prostu powiększyć wszystko. No widzicie, tego dirta tutaj trochę będziemy potrzebować, ale to trochę się tutaj pokopie. Ja muszę ogarnąć, dlaczego te minionki mi tutaj nie kopią, bo powinien kopać, a ten się jakoś zwiesił i nie wiem dlaczego, ale jak widać wykopali tutaj całkiem sporo i faktycznie to tutaj, że tak powiem, działa. No więc co? Mamy tutaj zrobione to w ten sposób. Ja powiem ci tak, żeby jakoś tutaj zrobić coś ciekawego, to ja mam jeszcze do 60 zł do wydania. Wejdźmy sobie na premium i zobaczmy, bo ja bym chętnie otworzył jeszcze jakiegoś mystery boxa. Dobra, wchodzimy w skrzynki, mamy mystery box i uwaga, mamy tutaj, ile możemy za to kupić? Możemy kupić 3 mystery boxy. Dobra, kupujemy. Kupiłem 3 mystery boxy. 2 otwierasz ty, 1 otwieram ja. Uwaga, tu. To są 2 dla ciebie, gzy, wszyscy na czacie piszą. No i bardzo, dobra, uwaga, ja otwieram. Najpierw ty otwierasz pierwszy, potem ja otwieram drugi. Uwaga, otwórz. Dobra. Otwórz i zobaczymy. Dobra, siekiera, dobra, druga siekiera, szkoda. Możesz to otworzyć tu do skrzynki, no bo już mamy tego sporo, ale tego mamy. Przyda nie? Się zawsze. Ale będzie trzeba wykorzystać te slime spawnery, bo one są przydatne. One są przydatne, one się nam przydadzą do jakiego. To da się jakoś na tym zarabiać. Jeszcze nie do końca nie wiem jak, ale jakoś się da. Dobra, otwieram ja teraz, uwaga. No nie, sprzymienionek sprzedawca. Najgorzej, dobra. No, może coś jeszcze będę miała, git. Proszę, beacon by się nam tak przydał. Dawaj, no. 3, 4. A nie, kolejny minionek, nie, najgorzej. Najgorzej. Ale lipa. Lipa straszna, powiem szczerze, no bo przydałby się kolejny beacon, żeby podnieść wartość wyspy, ale i tak jest dobrze. Póki co jesteśmy na trzecim miejscu, czyli przegodziliśmy Dave'a, więc jest dobrze. I tak jak powiedziałem, widzę, jak widzicie, więcej osób na wyspie, to wyspa od razu jest bogatsza.